Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym. A było z Nim 12 oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości. Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło 7 złych duchów. Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda. Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia. Słuchając dzisiejszego fragmentu Ewangelii, pomyślmy o wszystkich dobrych ludziach, którzy poświęcają wiele, aby wyświadczyć nam dobro. Każdy z nas ma takich przyjaciół i dobrodziejów. Miał ich także sam Jezus. Uczniami greckich filozofów i żydowskich rabinów mogli zostać wyłącznie mężczyźni. Jezus przynosi dobrą nowinę wszystkim, bez względu na płeć, kulturę, narodowość czy kolor skóry. Dlatego nie może nas dziwić obecność w gronie uczniów także Marii Magdaleny, Joanny, Zuzanny i wielu innych kobiet. Pierwsza z nich nazywana jest nawet równą apostołom albo apostołką apostołów, ponieważ jako pierwsza ujrzała zmartwychwstałego Pana i posłana przez Niego ogłosiła tę radosną nowinę zalęknionym uczniom. Każdy we wspólnocie Kościoła ma swoje miejsce. Bóg sam wybiera, powołuje i uzdalnia do pełnienia posługi w Kościele. Swoje miejsce w tej wspólnocie mają również kobiety. Nie wolno nam, mężczyznom, o tym zapominać. Kobieta w Kościele nie jest tylko biernym widzem, odbierającym religijne usługi, ale współodpowiedzialną za losy Kościoła. Tak było od początku istnienia wspólnoty uczniów Chrystusa i tak będzie do końca czasu. W historii mamy wiele przykładów kobiet, które odmieniły losy chrześcijańskiej wspólnoty. Wymienić należy chociażby wspominaną w tym tygodniu świętą Hildegardę z Bingen, świętą Katarzynę ze Sieny, świętą Brygidę Szwedzką, świętą Dorotę z Montów czy świętą Faustynę. Lista ta jest znacznie dłuższa, a wszystkie one odegrały znaczącą rolę w historii Kościoła. Jezus pragnie nam dziś uświadomić, że każdy z nas musi na nowo odkryć swoje miejsce i rolę w Kościele i w pełni ją zacząć realizować. Każdy z nas jest apostołem, czyli głosicielem dobrej nowiny. Każdy wprawdzie w inny sposób, jemu właściwy. Jeden głosząc ją na ambonie, inny poprzez środki społecznego przekazu, jeszcze ktoś inny poprzez działalność misyjną lub charytatywną, a ktoś inny przez wsparcie modlitewne lub materialne dzieł ewangelizacyjnych Kościoła. Wszyscy jednak jesteśmy wezwani do głoszenia dobrej nowiny własnym życiem. Nie zapominajmy o tym.